Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i tutaj kolejny odcinek z FIFA 14 Ultimate Team. Ostatnio było dość ciekawie, plus jeszcze jedna porażka, ale była wygrana porażka, remis, więc wszystko zharmonizowało się do tego, że było całkiem ciekawie. Poza tym, że użytkownicy wychodzili z gry, bo stwierdzili, że jestem zbyt dobry. Ale trafił mi się na koniec jakiś kurde hiszpański hulacz, który mnie no skubnął 3 do jaja. No i niestety miałem pecha. Dobra, zaczynamy kolejny meczek i myślę, że nie będzie żadnych obciążeń, bo podobno wchodziłem 2 razy na Ultimate Team i były jakieś obciążenia. No i kurde, ja takie what the fuck, co tu się dzieje? Dobra, Dziewinko, wchodzisz za Teveza i lepiej to jakoś ustawimy porządnie, żeby nie było żadnych pretensji. Zaraz my tu zrobimy taki porządek w tym składzie, że po prostu głowa będzie mała. Dobra, tutaj patrzę. Tu niestety Barzagli doznał dość poważnej kontuzji, już od 3 meczów nie gra, niestety. No, biedak, ale no, jakoś wyjdzie z tego. O, moment, jakby tutaj to wszystko fajnie zrobić, żeby to jakoś działało. Dobra, myślę, że jest dobrze. Tak przynajmniej mi się zdaje. O, może tak. Cielini pójdzie tutaj. Ale zrobimy też na odwrót. I tutaj zmienili nieźle tego Origina, jeżeli chodzi o powiadomienia, bo teraz to jest o wiele mniejsze, na pewno wygodniejsze i tak bardzo nie przeszkadza. Dobra, zaczynamy już. Niech nam lepiej wyszuka jakiegoś badasa albo jakiegoś noba. I gramy. O, proszę, szybko nam znalazło tym razem. Dobra, gotów jestem. Dobra, koleś. Jeżeli się okażesz naprawdę dość godnym przeciwnikiem albo lepszym. Uff, dobra. Może jakoś przejdziemy przez to, ale ma tu dość. No nie, znowu Puyol. Te kurde kręcona grzywa. Nie, 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 nie. Tak się nie bawię. Dobra, koleś, pomijaj to. Jakiś unsztrut, hajnis, kurde. No kolego, pomijaj to, nie będę oglądał twojej noweli pod tytułem jak rozgromić Juventusa, FC Juventusa. Ale dla mnie to jest Juventus i tyle. No kurde, nie będziemy oglądać twojej parady, tylko zaczynamy. Dobra, Vucinic, Dziewinko był, Vidal, tam ewentualnie jeszcze Marquisio, Pepe, proszę bardzo. On już biegnie i to dziwne. Jordi Alba. Takie kozactwo z ciebie. O, Vidal, Vidal. Dośrodkuj. Uhu, była akcja, byłaby. Jak na początek meczu. Biegnij, biegnij, pchaj się, Caceres. A, w sumie dla nas jest. Bo idiota to wykopał tak fajnie, że nam tylko ugodnie. No kurde. O, o, Benzema, znowu on. Niedobrze. Dobrze, Ogbona wykopał to jak należy. No, Jezu, jaka stłuczka. No, moglibyście podawać lepiej, no. No, Cielini, bo się zaraz pogniewamy. Pudło ziewaku. Wykopuj to, bufon jasty. Zaraz ich zjedziemy. No widać, że to jakieś noby typowe. No kurde, ale pikę, no. No, podaj teraz, Marquisio. No, dobrze, dobrze, walcz, Vucinic, ale no nie tak, walcz. Ło, jak się odbiło. Nasza piłeczka. Won mi stąd. Ja będę walczył do końca. Ja żywię nadzieję, że mogą coś tu zrobić, ale Benteke się tak napecił, że teraz chciał mi napędzić strachu, ale nie ze mną. Kurde, no ale co chwilę oni piłkę przejmą. Podaj do Vidala, dobrze. Kurde, Jordi Alba. Cholerstwo. Dobra, z daleka jedziesz. Podło.
To będzie godny przeciwnik, tak jak powiedziałem na początku, trafi mi się. Tylko martwię się o Benteke, bo on tutaj będzie bolał. No Pepe! A, co za pajac. O, ułatwia mi życie. A im bardziej mi ułatwia życie, to mam większe szanse na pokonanie, ale no on mnie atakował, więc co ja mogłem zrobić? No dośrodkować bym nie dośrodkował jak należy. Te, nie laguj, nie laguj. Te, z tymi lagami to nie ze mną. Kurde. Te, cofnąć się panowie. O-o, pierwszy atak. Benzema, benzyna. Broń to, wykop, dobrze. No idź po tą piłkę, co ty robisz? Cholera. Martwię się coraz bardziej, ale staram się tutaj walczyć jak tylko się da. Dobrze, pierwszy atak. Jeśli to ci się uda, to jesteś bogiem. Kurde, wypchnął mnie czołg rąbany. Cholera, Cesc Fabregas. No pchaj się z nim, to masz wykopać, bo ci nie daruję tego, dobrze. Doskonale. No wykop to jakoś, dobrze. Byle jak, ale wykopałeś. Byleby najdalej od wroga. Od bramki naszej. Dla wroga. Dobrze, no. Ten teraz też wykopał jak, nie wiem, jakiś... I radzę ci stąd wykopać. Jebut! I bomba leci, atomowa. Benzyna. Uważać. Wiem, to jest tekst i samo, ale akurat fajnie się go tak przezywa. Benzyna, Benzema, ale wolę tradycyjnie jednak, żeby nie było, że potem się za kogoś podaje. No ludzie, więcej werwy weźcie. Przecież dacie radę. No wucinić. Upgrade ostatni ci nic nie dał. Podaj, podaj do niego, do Pepe, Pepe do Marquisio. Tu podaj, dobrze, dobrze. Dośrodkowanie. Kurde, nie wyszło. No, kopaj. Jezu. Te, cofać się teraz wszyscy, bo zaraz mi tu zrobią oblężenie. A nie za pięknie by to wyglądało. Kurde. No on coś kombinuje. Ale nie na długo. Te, podaj to, dobrze. Kurde, łatwo tu teraz. No wuciek. No i jeszcze byś sfaulował go, wiesz co? Ja tak ci nie pozwalam grać. Masz... O! Busquets mi tu chciał stracha napędzić. Tym razem mu się nie udało, drugi raz. Dobra. Dobra, Dziowinko, no miałeś to dobrze podać. A podał jak zwykle, czyli do dupy. No dobrze, idź. No kurde, ja mam problemy z driblingiem. Jakbym ogarniał OP driblowanie, no to dzisiaj może bym go zjechał 10 do 0. Dobra, i dośrodkowanie. Dośrodkowanie! No nie pizgnął, jak zwykle. Kurde, no jak tak dalej będziecie grać, to wprowadzę jakieś zmiany, no. Ludzie. Dobrze, Vidal. I z daleka. Wow! To mogłoby być dobre, ale Valdes się rzucił jak jakiś, kurde, śmieć. Z główeczki mocno. No, wucinić, co to było? Jeszcze jedna taka nieprawidłowa akcja, a naprawdę cię stąd wykopię. Dobra, dośrodkowanie. Jebut. I z główeczki, tak jest, Dziowinko! Minuta 44, akurat gol. Kopniak przed wyjściem do szatni. Dobrze. Tak. Zajebiście. No. I na ciebie liczyłem najbardziej. Tak. Kurwa. Zajebiście. Z główeczki jedno. A rzadko mu się zdarza, żeby z główki tak walnął. O, on zazwyczaj to kopie jak jakiś, nie wiem, górnik w kopalni. No ale... To było epickie. Co? Który faulował? Co? Że niby ja? Chyba macie coś z głową. Nie, teraz musimy trzymać prowadzenie. Bo jak to wygramy, to będzie pierwszy epicki mecz. Kurde, Juventus w końcu się stara. Jak najlepiej. A gadacie, że całe kluby to są jakieś gówna. Też są dobre.
Tylko trzeba do tego podejść pozytywnie. Dośrodkowanie i może z... Te... I z daleka. Kurde, nie wyszło. Gwizdaj sędzia, bo już to nie ma sensu. Dobrze, 1-0 dla nas. No, powiem wam, to było dość epickie. Aż chcę zobaczyć tę powtórkę. A nie to, to gówniarz spudłował. I to jest ta akcja. Jebut. Proszę bardzo. Dobra, jakaś zmiana? Szczerze mówiąc, zostawiam wszystko. Do czasu. Jeżeli coś się będzie komplikowało, to musimy potem coś wprowadzić. Ale widzę, że koleś nie umie grać tymi gościami, no. To widać. Uwaga, uwaga. Dobrze. I jedziemy z koksami. Okej. Podaj mu to. No dobrze, no Jezu, Pique go tak zjechał, że nic nie mógł zrobić, ale starał się, to było widoczne. Kurde, pchajcie się. Ciule. Te! Co lagujesz? Ja myślałem, że on wyszedł z gry, bo go aż Rage rozpiera. No kurde, bo on nas tu wszystkich zdrybluje. Podaj to jakoś, dobrze. I do Włócznicia. Niech się teraz Włócznić wykaże, albo mu podaj. Kur... Podaj mu, on to dośrodkuje. A Samoa dośrodkuj. Dośrodkuj i pierdylnij. Jakie pudło, słupek. Really? Really? Te, co to było? Jakieś nieporozumienie. Nie, tak się nie bawię. Ale nie, no byłoby 2-0. Znowu z główeczki by pierdylnął Dziowinko. Ale mu nie wyszło, no niestety. Nie zawsze mu się musi trafić. Łap to, bufoniasty. Dobrze, wykop to teraz. Tak porządnie, jak tylko potrafisz. Te. On tu kombinuje. O, Benzema. Podaj tam do kogoś. Teraz mu tu podaj, dobrze. Podaj teraz do czarnego. Do Asamoa. O, właśnie, tak masz, kurde, tankować. Bo inaczej żarcie nie będzie, bananów, czy to co tam jesz. O, tu mi się nie podoba ta akcja. Tu widzę, że on już coś ko... O, ty, zaskoczył mnie. Kurde, no. Był fryzjera, łysinę ma, no i kurde, dlatego mi strzelił gola. No nie, ja tak się nie bawię. A, widzę, że rzeczywiście naprawdę godny przeciwnik będzie. Teraz musimy działać. Strategia musi być OP. Dobrze, Asamoa, biegnij. Niech ci nie odbiorą piłki. Dośrodkuj to dobrze i walnij. No kurde, nie wyszła mi główeczka. Jak to zwykle bywa z nim. Ta, ale trzeba uważać, bo on tu... Ło, coś mu kiweczka nie wyszła. Podaj mu to. On zrobi drugie dośrodkowanie. A. Spieprzył to. Kurde, ale nie możemy tego przegrać. Przecież to jest do wygrania. Nie. Kurde, spalony ciulu. Nie ma. Albo spalony liwko, jak to mówiłem w poprzednim odcinku. Nie ma. Nie na moim boisku. Chyba na moim, nie jestem pewny. No, kurde, trzeba... Te. O, niedobrze. O kurde. Teraz może zadupić. No, co ty robisz? Ja pierdolę. Dobra. Wyrobiłem, ale naprawdę ledwie. Przecież ja już bym tam pamnikował dawno. Podaj mu to, tak. A Samoa niech się rozpędzi. Niech dostanie nitro. O, dobrze, wykiwał go. Dośrodkowanie i z główeczki, kurde, jebnij. Nie, no jak mogłeś, Dziowinko, no ty idioto. Miałeś taką okazję, a ty to tak po prostu zawaliłeś. A idź, kurde, taka okazja. Dobra, teraz jeszcze raz twoja kolej. Jeszcze raz. A, coś mu nie wyszło. Podaj mu to. No kurde, miałeś mu to podać, a on zrobił swoje. A no, co spalony? Gdzie spalony? Dobrze, no, kurde. Ale przecież będzie remis, a ja chcę to wygrać. Przecież to jest niedorzeczne. No, kurde, Dziowinko. Co ty robisz?
Cholera, on teraz będzie dryblował. Będzie grał na czas. Jak? Jak on to zrobił? Nie, ja chcę to zremisować. Ale jak? Przecież to jest kurwa niemożliwe. No powtórki nie widziałem, koleś. Nie, chcę powtórkę zobaczyć. I zmianę przy okazji zrobię. Nie, 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 nie. Dobra, Vidal, schodzisz i wchodzisz za Pogbę, Pepe, albo Asamoah niech wejdzie za kogo tam, Isle i Vucinic wchodzisz za Quagliarella. Dobra, trzy zmiany, może to jakoś pomoże. Kurde, ale nie. Dobra, to już zrobiłem celowo, żeby po prostu zrobić tą szybką zmianę. No kurde, ale jak ten Pique to zrobił, no. Przecież to jest niemożliwe. Przecież on prawie z połowy boiska strzelił. Nie, macie walczyć. Walczyć, kurde, walczyć. Przecież to idzie wygrać. No Quagliarella, no. Co ty robisz? Masz jeszcze niecałe 15 minut, żeby to zremisować. A wy tu, kurde, jakieś, nie wiem. Co, jaki faul? Jaki znów faul? Walczyć. Walczyć. O, Isla. No podaj. No czemuś mu to dobrze nie podał, tylko zrobiłeś jakieś dziadostwo. Dobrze. Co jest? Jezus spalony. Zaraz mi się w głowie zagotuje. Poważnie. No są szanse, tylko kurde, oni się muszą starać, ale jak na razie to oni tylko srają w gacie. Podaj mu to. No, nie, 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 nie. No, cholera jasna. Nie, ja mi nie pozwolę wbić trzeciego gola, nie, niech na to nie liczy. Buffon, ratujesz mi mózg. Nie, teraz nie strzelą, nie ma mowy. Tu, dobrze, i biegaj, albo mu tu podaj, dobrze. Quagliarella, biegnij, walcz. Przecież to jest do zremisowania, no Pogba, w tobie nadzieja, ty czarny skurwielu. No nie. No ja pierdolę. No czarnuchu niedorobiony. Dodałem cię po to, żebyś mi to zremisował, a ty co? Ty mi się tak odwdzięczasz. Nie, no przegramy to, no. Zwalaj mi stąd, Cielini. No co wy robicie? Te. Bo zaraz go fantazja poniesie i zacznie mi kopać znowu gole z daleka. Podaj mu to. I jemu znowu teraz podaj. I tam teraz podaj. Dobrze, dobrze. Jeszcze raz możemy powtórzyć tą akcję. Dośrodkuj. No nie. Kurde, mało czasu, nie. Przegraliśmy, no. Zmień się, co ty robisz? Koniec. Przegraliśmy jednym punktem, no. Ale przecież to szło wygrać. To był tylko jeden punkt. Gdyby nie ten Pique, to był remis. No co klaszczecie, kurde, hiszpański niedoroby. Kurde, niech was na pasztet przerobią. No zajebiście, no tak blisko, a tak daleko. No Caceres, no gratuluję ci, no. Żeś się wykazał, ale no kurde. Dobrze, super, też się cieszę. No i będzie spadek. No, nawet na awans mnie nie będzie stać, jak tak dalej będę grał. No 6 punktów, no to ile jest roboty, no. Nie, ja bym jeszcze zagrał jednego mecza. Ja mam na to wywalone. Gramy jeszcze jednego mecza. Ewentualnie jak już po prostu kompletnie spadnę z głowy. Jeszcze jednego mecza pierdolnimy.
A, kto Montella? Aha, no super. Menedżerowi już. On ma jakieś złote? Nie, same brązy. No trzeba będzie mu kupić. No super. Po prostu super. Nie, no nerwy już mnie biorą. Kupię temu menedżerowi kontrakt i wyrąbane. Czekaj, gdzie on to jest? Gdzie te złote błyszczące karty kontraktu? Ale chyba jednak zaraz skończę odcinek. No bo kurde, no ile to brakowało, żeby ograć tego ciula, no. No niewiele. Zagotowałem się, no. Tyle powiem. Ale no, niewiele brakowało. Tak niewiele. No szukam tej złotej błyszczącej. Zaraz to znajdę. Zaraz, tylko spokojnie. Gdzieś się znajdzie. Kurde, jak nie znajdę, no to mamy problem. O, jest. No i akurat. Dobra, kupujemy. Wyrąbane. Tak, przypisujemy jeszcze. Ale ja pierdolę, no. Kurde, ten synek tym pikę tak skozaczył, że normalnie 40 stopni gorączki by mnie wzięło już. Po czymś takim, no. To jest dramat. Najzwyklejszy dramat. Dobra, żryj te 28 kontraktów, czy tam 9 i kici w oko. Menedżerze za 3 złote. Dobra, jednak skończymy już odcinek, żeby nie przesadzić już dobitnie. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego mecza. No przecież to było tak blisko, naprawdę niewiele brakowało, a już by było zniwelowane zwycięstwo nad tymi przegranymi. No i niestety już jest 1-0-4, no i 5 meczy. Jeżeli dalej będę przegrywał, no to zostanę w tej 10 rąbanej lidze i najwyżej poza odcinkami będę się starał przejść do kolejnej ligi. No ale tak być nie może, no. To jest przesada jak dla mnie. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego mecza. Jeżeli wam się spodobał, generalnie możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No i możecie oczekiwać więcej meczy. Co 2 dni oczywiście zapuszczam jakiegoś mecza. A jeżeli będę miał większą ochotę, no być może nawet codziennie bym nagrywał te mecze, ale to zobaczymy. Póki co trzymajcie się, na razie, yo, do następnych materiałów. I sorki za te moje takie gorliwe rage'e, ale no to były emocje, a to co zrobił Pique, to już w ogóle mózg rozjebany. Dobra, trzymajcie się, na razie. Yo!